Z okazji tego, że zbliża się Halloween, to postanowiłam, że zrobimy sobie domki dla każdej postaci nadnaturalnej w The Sims 4. Jak widzicie, tutaj stworzyłam 6 simów, którzy są innymi postaciami nadnaturalnymi. Mamy tutaj oczywiście kosmitę, mamy ducha, mamy z tyłu wilkołaka, do tego wszystkiego wampira, no a tutaj jest jeszcze czarodziejka i syrena. I właśnie sobie postanowiłam, że 6 domków w tym odcinku sobie zbudujemy dla każdej z tych postaci i właśnie to są takie postacie praktycznie bazowe, to są takie najpopularniejsze postacie nadnaturalne, które właśnie znamy, dlatego stwierdziłam, że one będą tutaj idealne. Także dobra, zacznijmy budować, bo zaraz nam nasza wampirzyca spłonie, dlatego przydałoby się jej jakąś tutaj dziurę wybudować, żeby ona mogła sobie w ziemi po prostu trumnę rozłożyć i sobie pójść spać. I aktualnie znajdujemy się na parceli w Glimmerbrook, czyli w tej miejscowości, która dochodzi z Krainy Magii. Wydawała mi się ona być taką idealną parcelą, bo ona nie jest taka za ciemna, bo jeszcze myślałam, żeby tą z wampirów nie wziąć, ale stwierdziłam, że ta będzie idealna i to właśnie jest parcela 40x30 i postaram się tutaj rozmieścić 6 domków. I tak się zastanawiam, od której postaci by tutaj zacząć i którego domku zacząć, ale wydaje mi się, że wybierzemy sobie na sam początek ducha. Ta pani duch nazywa się Cornelia van der Marx i ogólnie stwierdziłam, że zrobimy z niej taką zmarłą arystokratkę niemiecką, czy coś takiego. Właśnie ją, jak widzicie, ubrałam tak trochę nie z tej epoki, bo ma po prostu jakąś taką ładną suknię balową do tego wszystkiego. Jest bardzo ładnie uczesana. No i stwierdziłam, że trochę wymyślimy jej tutaj taką historię, że ona, wiecie, zmarła młodo, ona pragnęła rodziny, chciała być wierna i ona była bardzo, bardzo romantyczna. Dlatego stwierdziłam, że to jest idealna podstawa do tego, żeby wybudować jej teraz fajny dom. I ogólnie tak sobie teraz myślę, żeby tą parcelę podzielić na jakieś takie sektory. W sensie ja bym nie chciała nie wiadomo czego tutaj robić, ale chodzi mi o to, żeby może pomyśleć nad czymś takim, żeby zrobić niektóre domki na górkach, żeby to nie była jedna taka płaska parcela, jak ja zazwyczaj to robiłam w tych wszystkich naszych challenge'ach właśnie związanych z budową domków. I stwierdziłam, że na tej górce wybuduję tak jakby dwuczłonowy budynek, bo właśnie w tej części chciałabym walnąć wieżę czarodzieja, a w tej części będzie domek tego naszego ducha, tej naszej duszycy, można to tak nazwać. I z tej strony, na początku tej jakby parceli, chciałabym walnąć jakąś taką kryptę. Kryptę razem z cmentarzem i w tej krypcie pod ziemią będzie mieszkać nasz wampir. Wydaje mi się, że to jest naprawdę fajne rozwiązanie, jeżeli chodzi tutaj o te 3 postacie. Nie wiem, co zrobię z kolejnymi tutaj, które są, bo to ciężko będzie tak do końca połączyć, ale mam nadzieję, że mi się to jakoś uda. Na razie zajmijmy się tym budynkiem. I tak mniej więcej będzie wyglądał kształt tej budowli. Jeszcze chciałabym jednak zakryć tą ziemię, która tutaj zaczęła wystawać, no trochę będzie z tym kłopot. No ale dobra, z tyłu to się prezentuje w ten sposób. Trochę z tyłu jest płasko, ale to nieważne. Tutaj sobie też jakieś krzaki po prostu dołożymy i okna zrobią tutaj naprawdę dużą robotę. Także teraz właśnie te okna chyba dodam, pomaluję cały ten budynek i możemy go chyba w sumie wyposażać, a potem pomyślimy, co zrobimy z resztą tych budynków. No okej, mamy już 2 postacie tak naprawdę zrobione, bo tutaj właśnie będą tych 2 postaci domki. Oni oczywiście nie będą razem mieszkać, oni będą mieli w ogóle osobne jakby wejścia i tutaj będzie właśnie apartament ducha. Chociaż w sumie tak sobie myślę, że ten apartament ducha to tak naprawdę trochę za duży będzie, a tego czarodzieja właśnie będzie za mały, bo tutaj tak naprawdę co, ja zmieszczę kuchnię, jakąś jadalnię, więc tak w sumie sobie myślę, że moglibyśmy to drugie piętro jakoś inaczej podzielić niż to podzielone jest na dole. Tutaj właśnie będzie apartament ducha i do tego apartamentu będzie należeć jeszcze ta część tylko, a do apartamentu czarodzieja to właśnie będzie należeć ta część i jeszcze będzie miał tu tam wieżę. No i tutaj oczywiście na dole. No wydaje mi się, że całkiem dobrze jest to podzielone, bo duchowi tak na przykład łazienka w ogóle nie jest potrzebna. Chyba, tak mi się wydaje. Oni się chyba nie myją, czekajcie. A nie, no mają higienę. Dobra, to coś mi się pomyliło. No dobra, to będzie mniejsza ta łazienka. I tak sobie myślę, że właśnie w tej części, gdzie jest to takie drzewo uschnięte, jeszcze chciałabym posadzić róże. Moim zdaniem róże będą tu idealnie pasować, bo to ma taki vibe ćwirów trochę. W sumie w najnowszym dodatku, który niedługo właśnie będzie dochodził do The Sims 4, było pokazane, że będą cmentarzyska, będzie można robić właśnie jakieś pogrzeby, jakieś cmentarzyska, więc wydaje mi się, że ten odcinek będzie takim idealnym, można powiedzieć, nawiązaniem do właśnie tego nadchodzącego dodatku. I tutaj tak sobie pomyślałam, że za tym domem moglibyśmy poustawiać jakieś takie nagrobki, coś z tyłu, takiego tajemniczego. To akurat nagrobki będą fajnie pasować, tylko niestety one zaczynają lewitować. Gdzie one nie będą lewitować? W którym miejscu? Powiedzcie mi. No w tym niby nie będą lewitować. To tutaj sobie damy jakby... Znaczy on lewituje, tylko ja po prostu tutaj kamienie dołożyłam. Dlatego tutaj takie 3 nagrobki właśnie będą z tej strony. No tutaj oczywiście mówiłam, że będzie cmentarz. No będzie ten cmentarz, tylko że za chwilę go zrobimy. Na razie chciałabym jednak tutaj wyposażyć te 2 mieszkania. Wydaje mi się, że zrobimy sobie właśnie tak, że najpierw zrobimy sobie tego czarodzieja, zrobimy sobie tego ducha, a potem będziemy lecieć z kolejnymi postaciami, bo nie ma sensu tutaj budować nie wiadomo ile budowli, bo zaraz zapomnicie, co ja tutaj robię. No i tak, teraz będzie problem z umieszczeniem schodów niestety, chociaż w sumie duchy to potrafią latać chyba, więc tutaj akurat nie będzie, jakby to nie powinno być problemem. Dobra, to musiałam to zrobić w ten sposób, że tutaj będą schody. No trochę słaby jest to sposób, ale no musiałam tak zrobić niestety. No i tutaj na pewno umieszczę jakieś łóżko, jakąś sypialnię zrobimy sobie. Czemu ja zrobiłam to takie małe? Mogłam to zrobić jakieś takie większe, ten apartament w sumie.
Chyba, że po prostu, wiecie co, jeszcze na przykład w tę stronę pociągnę ten dom, tutaj pociągnę to w tę stronę, to wtedy na dole będę miała jakby więcej miejsca. Tutaj sobie jeszcze pociągniemy to w ten sposób, ale to akurat problemu tutaj większego nie zrobiło, nawet bym powiedziała, że lepiej wygląda ten dom, tylko musimy fundamenty w tym miejscu dodać. No i teraz tak, dużo miejsca mi się tutaj zrobiło, dlatego tutaj w tej części będę chciała zrobić łazienkę tego naszego ducha i w tej części po prostu zrobimy sobie taki kącik jadalniano, kuchenno, co jeszcze tam brakuje? Salonowy, o, i tutaj właśnie zrobimy sobie tą sypialnię. No ta sypialnia będzie akurat mała, ale to nieważne. No i tak, taki sobie dom wybudowałam, że teraz jest mi bardzo ciężko postawić tutaj schody, bo one będą po prostu stać na samym środku, o właśnie w ten sposób i no nie wygląda to zbyt dobrze. Dobra, jeszcze mam pomysł, żeby tutaj walnąć może piwnicę. Będzie to jakiś taki dodatkowy pokój, ale chociaż wykorzystam tą kratkę, która mi tutaj została i tutaj po prostu walniemy sobie schody do tego podziemia jakby. No dobra, fajnie chyba to będzie wyglądać. Dobrze, że o tym pomyślałam, bo naprawdę nie wiedziałam, co mam zrobić z tą kratką, a zależało mi na tym, żeby tutaj schody były. No i wydaje mi się, że w tej części na dole sobie zrobimy kuchnię, ale to zaraz sobie pomyślimy nad tym głębiej, jakoś bardziej i nie wiem, co zrobić z tą wieżą. No jednak chciałabym chyba ją wykorzystać, żeby tutaj coś na tej wieży zrobić, może zrobić jakiś taki mini gabinet, tylko muszę tutaj najpierw podłogę wybudować, bo ją usunęłam. No i dobra, no to ta wieża będzie po prostu tylko jedno piętro miała, a tutaj będzie taka wysoka ściana, wysoki sufit. No i teraz kompletnie nie wiem, gdzie mam zrobić łazienkę w tym pomieszczeniu, chyba że zrobimy ją w sumie w piwnicy. Czy to ma sens? Czy łazienka w piwnicy ma sens? No raczej nie. Matko, rozdzielenie tych pomieszczeń było trudniejsze niż zrobienie całego tutaj domu, naprawdę. To może najpierw zrobimy sobie dom ducha. Tutaj postanowiłam, że ten wystrój na pewno będzie taki dosyć starodawny, a jednocześnie elegancki, taki wiecie. Że jednak mieszkała tutaj jakaś osoba, która była bardzo bogata. I mi się wydaje, że zielony kolor będzie tu jak najbardziej pasował. I do tego sobie na górę też właśnie ten kolor przeniosę. I jeszcze do łazienki będę potrzebować jakichś kafli, ale te kafle to ciężko wybrać tutaj. No chyba, że weźmiemy sobie po prostu takie. No wydaje mi się, że całkiem okej będzie to wyglądać. I dobra, lecimy. Lecimy najpierw z tą częścią, bo tutaj prawdopodobnie będę chciała zrobić jakąś taką mini kuchnię, bo ta kuchnia nie musi być nie wiadomo jakich wielkich rozmiarów, dlatego ona tutaj będzie idealna. Dodałam do tej kuchni też różne dekoracje, zawiesiłam zasłonę, jeszcze tylko ten zlew chyba zmienię kolor na jakiś taki szary, bo ten jakiś taki miedziany ten kolor ekranu bardzo mi przeszkadzał. Na pewno oświetleniem w tym całym domu będą tylko świece, ale to potem sobie po prostu dodam. I wydaje mi się, że najlepszym jeszcze rozwiązaniem będzie dodanie tutaj kominka. Co prawda komina nie zrobiłam na górze, ale no dobra, nie czepiajmy się tego. Ten kominek dam sobie tutaj, gdzie schody. I tak wygląda kącik salonowy. Dodałam tutaj w ogóle bardzo ładną gablotkę z książkami, która jest z bajkowego pokoiku i tutaj będzie po prostu genialnie wyglądać. Jeszcze jednak, dobra, zmienię tutaj te rzeźby, które postawiłam na kominku, bo jednak do końca mi się one nie podobają. O, takie coś będzie zdecydowanie lepsze. I tutaj dodałam kanapy razem ze świecami, do tego stolik jakiś kawowy, na którym dałam jakieś takie filiżanki. Tylko zmienię sobie kolor, bo jednak mi to dosyć nie pasuje do końca. I teraz tak, do tej części się przenosimy i tutaj dam jedynie stół jadalniany, do tego nie wiem, czy mi się zmieszczą gablotki na tej ścianie, takie już z naczyniami, raczej mi się nie zmieszczą, dlatego nawet chyba nie próbuję ich tutaj dać i po prostu powieszę obraz. O, i bardzo ładnie te obrazy tutaj wyglądają. Do tego jeszcze powieszę kinkiety, świece i oczywiście tutaj światło zgaszę. No i co? Wygląda to całkiem spoko. Jeszcze wiecie, czego mi brakuje? Pajęczyn mi tutaj brakuje. Na pewno te pajęczyny się tutaj pojawią. Może też jakieś zepsute ściany, no bo jednak to ma przypominać trochę raczej opuszczony budynek, do którego wszyscy boją się wejść, no bo jednak może straszy, dlatego te pajęczyny tutaj są idealnym rozwiązaniem. Dobra, no i od razu lepiej się tutaj zrobiło, od razu lepiej to wygląda. Teraz przenieśmy się do łazienki. Tutaj od razu powieszę sobie tę samą zasłonę, którą dałam w poprzednim pomieszczeniu i lecimy tak. Wydaje mi się, że wanna będzie w jakimś takim starodawnym stylu, bardzo tutaj pasowała i to będzie akurat z podstawki wanna, jeszcze mi krzaki tutaj wchodzą. Do tego dałam w tej części umywalkę, toaletę, zawiesiłam ręczniki, kinkiety i raczej tutaj chyba nic innego bym już nie dała. Wydaje mi się, że to jest wystarczająca ilość rzeczy. I przenieśmy się teraz do sypialni naszego ducha. Ona jest dosyć mała, no trzeba przyznać, jest dosyć mała. Trochę nie zaszalałam z tym zbytnio, chyba że byśmy ją powiększyli jeszcze. No nie, bo wtedy ten czarodziej nie będzie miał gdzie spać. On w ogóle jest poszkodowany, ma w piwnicy łazienkę. Tak sobie myślę, że to łóżko z wampirów będzie tutaj naprawdę dobrze wyglądać. Tylko muszę wybrać tutaj odpowiedni kolor, żeby on pasował. No to weźmiemy sobie chyba taki szary. Do tego dwa stoliczki tutaj dodam obok. Na pewno jakieś zasłony i na pewno jakieś obrazy. No więcej tutaj tak naprawdę się nie zmieści. Nawet mi się tutaj komoda nie zmieści, ale w sumie duchy i tak się nie przebierają raczej. Na tę ścianę zawiesiłam, powiedzmy, że herb rodziny. Tak mi się to skojarzyło, nie wiem czemu. No i te kinkiety w ogóle wiszą krzywo, nieważne. W rogu jeszcze postawiłam lustro, żeby można było się przejrzeć. Nie wiem, czy duchy mają odbicie, ale no może im się przydadzą. No i co, na sam koniec oczywiście dodam tutaj parę pajęczyn i przechodzimy do zrobienia apartamentu dla czarodzieja. Wydaje mi się, że ten apartament zrobimy może nie w podobnych kolorach, ale na pewno w podobnym stylu. Dlatego tutaj od razu sobie dam nawet tą samą podłogę i może tę samą podłogę, która była na zewnątrz, takie
kamienie. Czy z Krainy Magii są jakieś ściany, których mogłabym użyć? Nie wiem, czy one do końca mi się tutaj podobają. No chyba, że dam po prostu takie, no ale no, nie wiem, czy one mi się podobają. W sumie wolałabym chyba z podstawki tutaj dać po prostu. Ono chyba, że w tym kolorze, no to ten kolor akurat mi się podoba. A do już sypialni dam sobie coś innego i do tego naszego grajdołka na górze. Tutaj absolutnie nie będę używać tych blatów, które dochodzą z czarodziejów, bo ja ich nie lubię. Znaczy w sumie czekajcie, bo nawet tutaj kolory strasznie mi będą pasować. Dobra, odwołuję te słowa. Nie wiem do końca, gdzie miałabym tą kuchnię skończyć, bo nie chcę jej jakiejś za dużej robić, ale też chcę, żeby wszystko się tutaj zmieściło. Dobra, no to będzie wyglądać w ten sposób. Jest też zlew, jest też kuchenka. I tutaj uda mi się zmieścić jeszcze jakiś stolik, dlatego od razu sobie go postawię razem z dwoma krzesłami. W sumie bardzo ciemny ten apartament wychodzi. Myślałam, że on będzie w jakichś kolorach. Dlatego może chociaż sobie na ten dywan dajmy jakiś kolor taki czerwony, no bo tutaj nie wiem, gdzie miałabym kolor w sumie dodać. Tutaj na pewno jakieś zioła chciałabym powiesić w tej części. I się zastanawiam nad dodaniem jakiegoś piecyka albo kominka. No myślę nad tym piecykiem jednak. I tak samo w tym apartamencie chciałabym, żeby tylko były świece. Nie no, wiecie co? Usunęłam te rośliny stąd i powiesiłam je przed domem i wydaje mi się, że to będzie po prostu lepsze rozwiązanie. Tutaj po prostu nic nie będę dawać, no będzie sobie ta tapeta. Tutaj właśnie dodałam jeszcze miotłę, na której można latać. Dodałam jakieś kryształy, jakąś dekorację. Tutaj też są kryształy z jakimiś roślinkami. No i to by było chyba właśnie na tyle w tej części. Teraz przejdźmy sobie na dół. Zróbmy od razu sobie tą łazienkę i ten korytarz, który tak naprawdę tutaj mamy. Wydaje mi się, że dodam w tej części po prostu regał na książki i można powiedzieć, że zrobimy taki kącik też do czytania, bo sobie myślę, że na górze to tak zbytnio nie ma co dać. To są po prostu... To będzie korytarz. I dobra, teraz przejdziemy do zrobienia łazienki. Ta łazienka też nie będzie jakaś szokująco ładna, ale myślę, że w sumie z wampirów moglibyśmy wziąć te wszystkie elementy, na przykład taką wannę z zasłonką, taką toaletę, która ma jakby sznureczek, z który można pociągnąć. No i co, ta magiczna umywalka, czy ona będzie git? No, wydaje mi się, że powinna tutaj śmiesznie w sumie pasować. Ej, szkoda, że tym Hogwarcie jej nie użyłam. Dlaczego ja jej w ogóle nie zobaczyłam? Ona by tam idealnie pasowała. No i co, zawieszę tutaj jeszcze lusterko i do tego wszystkiego zawieszę tylko te same ręczniki, które dałam w poprzedniej łazience, którą robiłam w tym odcinku. No i tutaj będzie też wisiała jedna świeca. No i to by było na tyle z tej łazienki. Przechodzimy dwa piętra wyżej. I tutaj jest korytarz, który zbytnio nie do końca mi pasuje, bo nie wiem, co miałabym tutaj dać. Chyba, że dodam po prostu tutaj taką gablotkę. Ona, powiedzmy, że się mieści. Do tego jakiś dywan w tej części też umieściłam. Zastanawiam się nad dodaniem jakichś roślin na zewnątrz, na tym balkonie, bo wypadałoby tutaj właśnie dodać coś, jakieś rośliny, no bo jednak to jest czarownik, czarodziejka. I to te rośliny są właśnie ważne do jakichś eliksirów i tym podobnych rzeczy. Do tego w tej części powiesiłam obraz i to chyba by było na tyle. Nie chcę tutaj też zagracać tego pomieszczenia, żeby ono było w ogóle przejściowe, żeby można było się tutaj ruszać. I przejdźmy na razie jeszcze tutaj, bo tutaj chciałabym zrobić taki ala gabinecik, w którym umieszczę biurko, regał na książki, na pewno jakiś dywan i powieszę obrazy na tą ścianę. Ale wkurza mnie ten dach, bo on mnie wywala w ogóle gdzieś i nie mogę tutaj normalnie pracować. No, dosyć skromny ten gabinecik, ale chociaż jest. I jeszcze nam została sypialnia. Ja bym się bała mieszkać tak po sąsiedzku z duchem, bo tutaj na pewno straszy za ścianą. To do tej sypialni wstawię sobie łóżko z Krainy Magii i do tego wszystkiego wydaje mi się, że z Krainy Magii również znajdę jakieś stoliki. W sumie ja do końca nie lubię tych mebli z Krainy Magii. Uważam, że one mogłyby być zdecydowanie lepsze, ale jak przy zazwyczaj robię te właśnie pomieszczenia dla jakichś czarowników, to i tak używam tych mebli, nie wiem o co mi chodzi. I tak właśnie ta sypialnia by się prezentowała już w całości. Dodałam tutaj też lustra. Dodałam tutaj też lustro, jakąś kanapę, żeby można było sobie usiąść, bo dosyć jednak duża ta sypialnia wyszła. No ale szczerze mówiąc, gdybym miała wybierać aktualnie spośród tych dwóch na razie apartamentów dla dwóch postaci nadnaturalnych, to zdecydowanie chyba ta ducha mi się podoba bardziej, ten apartament. No ale dobra, bo zrobiliśmy dopiero dwa apartamenty, jeszcze nam zostały cztery. To może wiecie co, na razie sobie dokończmy tą część, bo tutaj właśnie jeszcze chciałabym tą kryptę zrobić, tylko do końca nie wiem, jak ta krypta powinna wyglądać. Jak wygląda krypta? To jest taki prostokąt po prostu z jakimś dziwnym, bujnym dachem. Tak? Dobrze kojarzę? Nie chcę też tego za dużego robić, no bo wiadomo, że tutaj i tak będą schody prowadzące do piwnicy i tam właśnie w tej piwnicy będzie mieszkać nasz wampir. Dobra, nie wiem, czy to ma sens, ale zdecydowałam się zrobić jakieś takie dziwne rzeczy z tymi kolumnami. Do końca nie wiem, czy to powinno tak wyglądać. W sensie tak mi się spodobało i uważam, że nawet może to wyjść. Dobra, nie wiem. W sumie to nie mam pojęcia, czy to dobrze wygląda. Żeby nie było dziwnie aż tak, to zrobię to samo z drugiej strony. Żeby to wyglądało jeszcze dziwniej. No nie wiem, no wydaje mi się, że coś nowego, coś innego. Nie wygląda to może zbyt dobrze. Nie wygląda to rzeczywiście, ale nawet mi się to całkiem podoba. Lecimy teraz ze schodkami. Właśnie chciałam, żeby to było na takim dosyć fajnym podwyższeniu. Do tego jeszcze będę chciała obramować to wszystko. No i dobra, lecimy teraz z drzwiami, z oknami. I tak sobie myślę, że właśnie z tych zamkowych posiadłości dalej będę tutaj dodawać te wszystkie rzeczy. Jeżeli chodzi o okienka, to właśnie to będą okienka. Takie malutkie, wiecie. Żeby nic też nie było widać dziwnego. I do tego wszystkiego jeszcze dodam takie drzwi też troszeczkę zamkowe bardziej.
dalej. Tutaj będzie też to tajemne przejście do tej krypty, właśnie za takim murem. No stwierdziłam, żeby też nie było widać, że tutaj są nie wiadomo jakie schody, żeby tam ludzie nie zerkali, co się tam dzieje. No i dobra, teraz sobie myślę, że możemy chyba najpierw zrobić dół, bo górę do końca nie wiem, jak miałabym zrobić. Tutaj dałam sobie takie drzwi i stwierdziłam, że tutaj zrobimy sobie właśnie ten taki bardziej apartament, już można powiedzieć, tego naszego wampira, że on tutaj będzie miał po prostu, no dobra, kuchnię akurat chyba mu nie zrobię, ale zrobię mu na pewno łazienkę i zrobię mu na pewno jakiś salonik taki, że będzie mógł sobie coś tam porobić, poczytać. A tutaj właśnie będę chciała na samym środku postawić trumnę, to może właśnie tym się zajmijmy, bo wiecie, jak ktoś będzie schodził do krypty, patrzy, o trumna, no spoko, nie ma na co patrzeć. No dobra, wydaje mi się, że całkiem spoko to wygląda. Tutaj jeszcze na takie postumenty dodałam kwiatki, które się sypią, czyli można powiedzieć, że już tutaj troszeczkę długo stoją, już są takie zwiędłe. Do tego dodałam jeszcze ławeczki i tutaj umieszczam pajęczyny, żeby wiadomo było, że tutaj nikt praktycznie nie schodzi. No i dobra, tutaj chyba więcej rzeczy nie będę dodawać. Teraz przejdźmy właśnie do zrobienia, można powiedzieć, tego apartamentu. Tutaj powinna być jeszcze jakaś tabliczka wstęp zbroniony, ale no nie mam takiej niestety w Simsach. Zróbmy sobie tą łazienkę najpierw i tutaj chyba dam te właśnie elementy z wampirów. Do tego jeszcze z podstawki dam umywalkę i takie lustro, trochę rozmazane, ale dobra, czy w ogóle nie, z wampirów przecież jest umywalka, dlaczego ja daję z podstawki? Dobra, no to będzie jeszcze z wampirów tutaj umywalka i jeszcze dodam tutaj takie ze dwa ręczniczki i to będzie właśnie już łazienka dokończona i teraz zróbmy tą część. I właśnie zastanawiam się, czy wydać kolejne łóżko. Tak naprawdę tutaj może iść spać ten wampir i później ludzi straszyć na przykład i ich jeść, dlatego kuchni też mój nie chcę robić, żeby on po prostu jadł sobie ludzi, tak zwyczajnie, żeby jadł sobie ludzi. Myślę nad dodaniem kominka i to będzie tylko taki bajer estetyczny, bo raczej wampiry nie lubią ognia. No dobra, i tak by się ten apartament prezentował, nie ma tutaj za dużo rzeczy. Dałam tutaj biurko z różnymi starymi księgami, do tego oczywiście portret ulubionego wampira w The Sims 4. Tutaj przy tym kominku właśnie są jakieś takie czerwone elementy i stwierdziłam, że zegar będzie tutaj odpowiedni, do tego jakaś fontanna też z wampirów, a niech sobie będzie, może ma jakieś znaczenie takie dla wampirów, nie wiem. I tutaj jeszcze jest stolik, nad którym wiszą po prostu jakieś portrety. No i wydaje mi się, że to będzie właśnie na tyle. Tutaj nie będę dawać już pajęczyn, no bo to będzie jakby użytkowane pomieszczenie, jakby nie patrzeć. Dlatego dobra, lecimy teraz do góry i tutaj do góry stwierdziłam, u góry, znaczy nie do góry, tylko u góry stwierdziłam, że fajnym rozwiązaniem będzie dodanie tutaj organ. Postanowiłam, że dodamy sobie tutaj jeszcze urny, no skoro to jest krypta, to przydałoby się jakichś zmarłych tutaj mieć chyba, nie wiem, tak mi się wydaje. Dlatego tutaj sobie takie postumenty postawię, te, które właśnie były na dole i do tego wszystkiego, chyba z wampirów tutaj się znajdą jakieś urny zwykłe. Albo nie, przecież one są z podstawki, co ja, czy gdzie ja szukam, jak to z podstawki są. Nawet trzy rodzaje znalazłam, także fajnie. No i do tego oczywiście jeszcze zawiesiłam świece i to by było na tyle w tej krypcie. Jeszcze przed kryptę tutaj już od razu dałam takie postumenty z takimi aniołami, czy co to w sumie jest, nie wiem, wróżki, ale właśnie one tutaj będą i przydałoby się zacząć konstruować tutaj cmentarz. Jeszcze nam została oczywiście cała prawa strona, bo jeszcze tak naprawdę mamy trzy postacie nadnaturalne do zrobienia. Nie wiem jak z kosmitą, bo jakby kosmita to najtrudniejsze chyba będzie tutaj do zrobienia, żeby to jakoś się połączyło w miarę z tą parcelą, którą mamy. No ale nie wiem, zobaczymy jak to wyjdzie. Na razie tutaj będę chciała dać taki płot, który właśnie będzie przyłączony do tego domu, żeby tutaj oczywiście nikt się nie pałętał. Do tego wszystkiego mam nadzieję, że z wampirów będzie jakaś brama. Dobra, wiecie co? Ten cmentarz zrobimy sobie na samym końcu, bo ja nie wiem, jakby on będzie tutaj gdzieś na środku, co nie? Tylko tak, ja bym chciała jeszcze tutaj rozmieścić kolejne pomieszczenia. Na pewno będzie jeden budynek, znaczy no nie wiem, czy jeden, może dwa budynki. Naprawdę nie wiem, co mam zrobić z tym kosmitą, bo jakby syrena, jakby toś, mam problem z syreną, bo to nie będzie w ogóle pasować, nie wybuduję tutaj basenu, chyba wybuduję tutaj po prostu jezioro, żeby ona mogła sobie w tym jeziorze pływać, a nie w basenie. Do tego wszystkiego wilkołak, no wilkołak z syreną może mieszkać, ale ja nie wiem, co mam zrobić w ogóle z tym kosmitą. Dobra, dodałam na razie jezioro, tutaj dałam wierzbę, żeby jakieś drzewo po prostu było. No i ogólnie ja tą syrenę trochę zrobiłam taką barbiową, ale no niestety będzie musiała w szlamie pływać, znaczy no nie w szlamie, w bagnie. No i dobra, teraz tak sobie pomyślałam, że moglibyśmy zrobić coś na zasadzie takiej, żeby tutaj zrobić takie, no mini molo, żeby było po prostu. Takie wiecie, po prostu na tych palach, żeby tutaj było takie coś. I teraz tak, zrobimy po prostu taki budynek, że syrena będzie mieszkała z wilkołakiem, a wilkołak to wiadomo, że on się kojarzy bardziej z takimi drewnianymi rzeczami, przynajmniej dla mnie. Więc tutaj akurat zrobimy sobie po prostu taką chatę. Dobra, no chata jest, powiedzmy, że w miarę normalnych rozmiarów, właśnie na dwie osoby. No i teraz się zastanawiam, co ja miałabym zrobić z kosmitą. Jakby gdzie ja mam umieścić kosmitę? W ogóle to bardzo ładnie ze sobą wygląda teraz wszystko. W sensie to, co wybudowałam po lewej stronie, to bardzo do siebie wszystko pasuje i mogłoby być fajnie ładną jedną parcelą. A tutaj muszę dać wilkołaka i jakąś syrenę nagle. I jeszcze kosmitę. Czekajcie, to ja już się zastanawiam nad tym, czy by mu UFO gdzieś nie wybudować. Po prostu gdzieś randomowo nad tym jeziorem, żeby wisiało. To bo ja już naprawdę nie wiem, jakie mam zrobić mu ten dom. Chyba, że tak się jeszcze zaczęłam tutaj zastanawiać, czy by po prostu gdzieś w tej części może jakiegoś kontenera, kolejnego jakiegoś takiego kosmicznego nie postawić. Nie chcę tutaj UFO robić, bo to będzie dziwnie wyglądać, ale jak po prostu postawię jakiś taki, wiecie, takiego kloca, takiego kontenera, który będzie jakoś tak oznakowany, że nie można tutaj wchodzić, że tutaj są jakieś dziwne rzeczy, to nie będzie
będzie dobrze wyglądać? Dobra, no powiedzmy, że to będzie tak wyglądać, to może wiecie co, od razu ja sobie ogarnę te budynki. No i tak, wejście do apartamentu, a raczej domku naszej Syreny będzie w tej części i tutaj sobie od razu dam schodki. Właśnie ona będzie miała tutaj ten podest, a tutaj w tej części dam wejście do tego domku wilkołaka. Aż nie wiem, szczerze mówiąc, czy ten dom nie jest za duży dla tego wilkołaka, dlatego chyba jeszcze może w tę stronę go zmniejszę. I tak właśnie wyglądałby ten dom. Oczywiście połowa jest Syreny, połowa jest wilkołaka i w tej części właśnie będzie wejście do apartamentu wilkołaka, a w tej części będzie wejście do apartamentu Syreny. Dobra, otoczyłam już całą tą parcelę, żeby ona jako taka wyglądała. Jeszcze tutaj parę roślin dodam z tej strony kontenera, bo jest bardzo pusto. Ogólnie jest tutaj brama na wejście i już taka parcela już całkiem jest gotowa. Jeszcze do tego wszystkiego dodałam jakieś nagrobki, bo stwierdziłam, no chciałam tutaj zrobić na samym środku ten cmentarz, ale stwierdziłam, że dobra, nie będę tego robić, bo zrobimy sobie po prostu zwykłą ścieżkę prowadzącą do kolejnych tutaj domków. I dobra, róbmy w końcu te domki, bo ten odcinek będzie trwał w nieskończoność. Dobra, zróbmy najpierw apartament wilkołaka. Od razu tutaj walnę kuchnię. Tutaj akurat będą szafki z rancha, do tego wszystkiego właśnie chciałabym, żeby bardzo dużo drewna tutaj się pojawiło. Tutaj postawiłam też kanapę. W ogóle bardzo duży zrobiłam ten dom i trochę żałuję teraz, bo jednak fajnie by było, gdyby on był troszeczkę mniejszy. No ale dobra, może się uda go fajnie jakoś tutaj wyposażyć. Na razie tutaj jeszcze daję jakieś takie zniszczone rzeczy właśnie z tego pakietu, z wilkołakami, żeby to nabrało takiego charakteru. Jeszcze stwierdziłam, że wybuduję tutaj ścianę, bo jednak nie chciałam zostawiać tego pomieszczenia takiego jednego całego. Do tego jeszcze do tej kuchni dołożę po prostu krzesła, jakiś stół. Tutaj akurat wybieram takie znowu rzeczy dosyć połamane, jakieś takie zużyte. Oj, nie wiem, tylko nie wiem, czy to będzie funkcjonalne, jeżeli ja tak zrobię. Nie, no powinno być funkcjonalne. Tutaj jest półkratki przejścia, więc powinno być raczej git. No i tutaj jeszcze dam taki obraz. To jest chyba w ogóle wampir. O tak, to na pewno jest obraz wampira, który dostał, no niestety, troszeczkę po nosie, że tak powiem. Ale dobra, to sobie powiesimy w tamtej części. No ale dobra, tak się zastanawiam, bo tutaj jeszcze zrobiłam tak jakby komin. Znaczy tutaj powinien być komin. Więc może jednak tą część, albo raczej w sumie ten stół, przeniosłabym do tego pomieszczenia, a tutaj dodała po prostu jakiś kominek. Tylko, że właśnie z wilkołaków nie ma kominka, dlatego sobie użyję jakiegoś innego. O, na przykład z psów i kotów byłby tutaj naprawdę ładnie by wyglądał z tym wszystkim. Nawet ta cegiełka jest taka podobna. W porównaniu do poprzednich apartamentów to naprawdę duża jest ta kuchnia, trzeba przyznać. Chciałabym, żeby ten dom był też taki trochę nabałaganiony, można to tak nazwać. Żeby właśnie te wszystkie rzeczy były takie obdrapane, gdzieś tutaj milion rzeczy porozrzucanych na przykład po podłodze. No i tak właśnie wygląda na razie ta kuchnia. Jeszcze będę chciała dać parę dekoracji. Ale to pomieszczenie już jest tak naprawdę skończone, bo jest tutaj regał, jest tutaj stół, jest tutaj jakaś kanapa, no jeszcze jakiś fotel tutaj udało mi się zmieścić pod te schody. O, jeszcze jest taka lampka, to moglibyśmy ją w sumie gdzieś tutaj wstawić, na przykład w tej części i też nie zmienię jej koloru, bo fajnie wygląda, jak jest taki właśnie kolorowy. Ta lampa jest taka kolorowa, znaczy. No i do tej kuchni dodałam jeszcze jakiś stojak na naczynia, jakiś chlebak i jakąś dekorację z wilkołaków, to akurat jest jakiś kwiatek w gablotce i przechodzimy teraz do góry i zobaczymy, co tutaj zrobimy. Ogólnie mam tutaj plan zrobić taką sypialnię, która będzie taką sypialnią otwartą. No to znaczy, że po prostu będą schody, a nie będzie żadnego korytarza prowadzącego do sypialni. Wydaje mi się, że całkiem spoko to powinno wyjść. Jeszcze tutaj dodałam drzwi, też takie obdrapane znalazłam i lecimy teraz z tym łóżkiem. I to łóżko będę chciała postawić tak jakby przy ścianie, dlatego jeszcze muszę te drzwi przesunąć, żeby to łóżko się po prostu tutaj zmieściło. I się zastanawiam, czy by nie dać jakiegoś takiego obdrapanego albo o takiego czegoś. To jest akurat zakochaj się, ale wiecie, to jest taki po prostu zwykły materac, który jest jeszcze taki jakby odkryty. Nie, no to będzie genialnie tutaj pasować. Chyba charakterystycznymi elementami w ogóle tego pakietu to są rzeczy do ćwiczeń, dlatego też tutaj postawiłam te rzeczy, dodałam jakieś biurko. Na pewno na to okno też powieszę tą zasłonkę, co dałam w poprzednich pomieszczeniach. No i co, tutaj jest taka fajna ściana, na której moglibyśmy dać jakieś graffiti. O, to jest akurat fajne. Nawet kolorystycznie będzie tutaj pasować. Jeszcze obok tego łóżka zawiesiłam dwa obrazy i do tego taką półeczkę i nie wiem, co tutaj dać. Może zostawimy tę ścianę po prostu pustą. No i w sumie nie wiem, czy z tego pakietu już wszystko wykorzystałam. No raczej chyba wszystko wykorzystałam, dlatego jeszcze tutaj może parę elementów pododaję takich nie z tego dodatku. Tylko w sumie to nie wiem, co tak zbytnio miałabym tutaj dodać. No ewentualnie moglibyśmy dać po prostu roślinki, bo mi się kojarzą w sumie wilkołaki też z roślinami. Do tego tutaj jakieś takie miejsce na drewienko. Okej, już wiem, czego mi tutaj brakowało. Brakowało mi jakiegoś miejsca na ciuszki, dlatego właśnie znalazłam to miejsce. To będą takie walizki i one akurat są z wilkołaków, ale kompletnie o nich zapomniałam. Jeszcze dodałam tutaj zadrapania, jakieś dziury w ścianach, żeby to wyglądało zdecydowanie lepiej. No i teraz przenosimy się jeszcze do łazienki, bo ta łazienka jako jedyna nam w sumie tutaj została. To tak sobie myślę, że możemy dać jakąś drewnianą wannę. To akurat z rancha będzie spoko tutaj wyglądać. No i co, dodałam kibelek, dodałam lustro, jakieś parę dekoracji, żeby to wyglądało troszeczkę lepiej. No i wydaje mi się, że całkiem spoko to ogólnie wyszło. Jeszcze może ewentualnie tutaj dam jakieś światło. Jak widzicie, tutaj w ogóle nie daję kinkietów ze świecami, tylko po prostu już zwykłe światło. Powiedzmy, że w tym domu już mają
prąd, a w tamtym jeszcze nie mają. No i dobra, no wygląda to wilkołaczo, jakby nie patrzeć, tutaj większość rzeczy jest właśnie nawet z tego pakietu użyte. Jeszcze na zewnątrz dałam takie siedzisko, dałam też skrzynkę na listy w ogóle. Mam wrażenie, że ten wilkołak, tego wilkołaka nie lubią, bo w ogóle on nie mieszka jakby z nimi. W sensie wejście jest tutaj, a płot zaczyna się tutaj jakby. No chyba go nie lubią. No i do tego jeszcze jakiś teleskop, jakieś siedzisko, już chyba o tym mówiłam. No ale dobra, przenosimy się teraz jeszcze do tego pomieszczenia, do tego apartamentu i tutaj właśnie będzie apartament Syreny. No i tutaj na pewno najważniejszą rzeczą, którą tak naprawdę trzeba zrobić, to zrobić łazienkę. Tutaj zrobię jakąś taką większą łazienkę, zrobię tutaj jej prysznic, zrobię jej nawet wannę, żeby miała to i to. Tutaj jeszcze dołożę okno z tej strony. Stwierdziłam, że w środku jest bardzo mało miejsca na to, żeby umieścić salon, bo właśnie w tej części, która nam została, chciałabym zrobić kuchnię z jakąś jadalnią, więc ten salon stwierdziłam, że przeniosę po prostu na zewnątrz. Wydaje mi się, że to będzie spoko rozwiązanie, do tego dostawię tutaj jeszcze jakieś z dwie roślinki, tutaj akurat jakieś cytryny rosną, czy coś takiego. No i jest, czy jest tropikalnie? No nie do końca, bo tutaj są bagna, ale powiedzmy, że to wygląda prawie jak w Sulani. I dobra, teraz przenieśmy się właśnie do tego pomieszczenia, już do środka tego apartamentu. Na pewno z wyspiarskiego życia chciałabym tutaj dodać drzwi do tej łazienki. Jeżeli chodzi o górę, to tutaj też sobie zrobimy w ten sposób, że nie będzie tak jakby korytarza, tylko po prostu będzie od razu tutaj sypialnia. Nie wiem też, w jakie kolory chciałabym polecieć, no bo nie będę tutaj dawać od razu jakiegoś niebieskiego, bo to w ogóle nie ma sensu. No to także myślę, że po prostu zostanę przy tych drewnianych elementach, bo akurat one na zewnątrz też są. Właśnie nie wiem, może cały ten dom drewniany taki zrobię, a po prostu jakieś elementy dodam kolorowe. Tak to chyba ma sens, największy tutaj. Więc może zacznijmy od tego najważniejszego, czyli od zrobienia tej łazienki. I myślę, że w ten róg wcisnę prysznic, który jest właśnie dostępny z wyspiarskiego życia i on będzie właśnie takie kamyczki będzie miał i jeszcze się zastanawiam nad zmianą podłogi na właśnie te takie kamyczki. To będzie zdecydowanie lepiej wyglądać, tak bardziej tropikalnie. Wannę na szczęście też mamy i z tego co pamiętam są też umywalki, dlatego tutaj nie będzie akurat problemu z doborem jakichś rzeczy. No i dobra, tak właśnie wygląda ta łazienka. Wydaje mi się, że całkiem spoko, nawet kolorystycznie to wszystko ze sobą współgra. Dodałam taką lampę stojącą i uważam, że ona naprawdę tutaj dobrze wygląda w tej łazience. No do tego jakiegoś kwiatka, zasłony, dywanik i różne takie inne rzeczy do łazienki i teraz przenieśmy się do zrobienia kuchni. No ta kuchnia też właśnie z wyspiarskiego życia chciałabym, żeby powstała, tylko że tutaj akurat z tych szafek nie ma fajnych kolorów moim zdaniem. Są takie pomarańcze, no ewentualnie mogłabym w czerni to zrobić, no to chyba to właśnie zrobię w czerni. Z jednej i z drugiej strony dodałam szafki wiszące, kuchenne, właśnie z wyspiarskiego życia, do tego stolik na samym środku z dywanem, tylko chyba jeszcze kolor po prostu zmienię tego. No i co, na pewno bym chciała to urządzenie dać do robienia kawy właśnie z tego dodatku, które dochodzi i na pewno parę roślin bym tu dodała, bo jednak mi się kojarzy bycie syreną z dużą ilością roślin, nie wiem czemu, tylko że tutaj troszeczkę mało miejsca jest na to, żeby te rośliny faktycznie dać, dlatego chyba muszę po prostu na ten blat postawić jakąś jedną roślinkę, a druga będzie stała praktycznie przy wejściu, no ale chyba będzie to dobrze wyglądać. No i dobra, mamy praktycznie parter gotowy. Teraz idziemy na górę, bo tutaj na tej górze będziemy robić sypialnię. Tutaj też powieszę te zasłony, które dałam w sumie w każdym tym pomieszczeniu innym i lecimy z łóżkiem. Jeżeli chodzi o łóżko, to chyba wybrałabym to, bo to z baldachimem, nie wiem czy ono mi tu będzie pasować przez te zasłony, które już dałam, chociaż w sumie, ale to wtedy musielibyśmy w tę stronę postawić to łóżko i do tego dodać po prostu ze dwa stoliczki. No niestety nie zmieści mi się tutaj komoda. O, i tutaj jest idealna ściana, taka pusta, żeby powieszać te obrazy. O, i tutaj będzie taka piękna galeria zdjęć i coś jeszcze nam brakuje. Brakuje nam światła, ale to dam sobie po prostu taką lampę stojącą w tej części i do tego ten wiszący kwiatek będzie tutaj jeszcze idealny w rogu i skończyliśmy chyba kolejny apartament i to będzie apartament kolejnej postaci nadnaturalnej, czyli Syreny i został nam ostatni. Ostatni apartament nam został i to właśnie będzie apartament Kosmity, który jest tutaj. I on właśnie ma taki swój jeden kontener. W ogóle on sam mieszka tak naprawdę. A nie, jeszcze wampir mieszka sam, ale on mieszka w krypcie, to tak naprawdę nie wiem, czy można nazwać to jego domem. Zastanawiam się nad zostawieniem tego betonu, który tutaj jest, bo mi nawet całkiem tutaj będzie pasował. Oczywiście te okna, które ja tutaj dałam, to są te okna, z których nic nie widać jakby z tej strony, a tutaj widać. I tak sobie myślę, że zrobimy tutaj takie bardziej laboratorium, tak mi się wydaje. Znaczy na pewno będę chciała tutaj dać coś, jakiś kącik do robienia jedzenia, ale no właśnie nie będzie on za duży. Tutaj od razu sobie postawię te wszystkie rzeczy, które na pewno chciałabym, żeby się zmieściły w tym pomieszczeniu i to będą takie gadżety kosmiczne. I do tego dwa stanowiska, które będą takimi stanowiskami komputerowymi do jakiegoś laboratorium i się zastanawiam, czy by tutaj po prostu, nie żeby oddzielać ścianą, tylko żeby po prostu zrobić tutaj taki płot, który będzie oddzielał jakby tą przestrzeń od jedzenia i biura, od tej części do spania.
pytania, czy to będzie sens? Chyba będzie sens tak zrobić właśnie. Dobra, dodałam już tutaj podstawowe rzeczy, tylko że tak sobie teraz myślę, że mi zabrakło jakiegoś stolika do jedzenia. Nie wiem zbytnio, czy go w ogóle jest sens dawać, bo jeszcze tutaj w ogóle dałam, jakby zmieniłam kształt tej łazienki, bo ta łazienka się troszeczkę pomniejszyła przez to właśnie, że potrzebowałam stawić jeszcze biurko tutaj. Dobra, ale tak sobie myślę, że wiecie co? Zrobimy to w ten sposób, że jednak postawię tutaj chyba ścianę, to łóżko po prostu przeniosę w tą część. Czekajcie, bo ja przecież mogę powiększyć, słuchajcie, ja jeszcze przecież mogę powiększyć ten kontener. Czemu ja się tak przejmuję? Zrobimy to w ten sposób, że po prostu zrobimy sypialnię jako osobne pomieszczenie. To będzie chyba najlepsze rozwiązanie. I tutaj właśnie w tej sypialni będzie biurko, szafa i do tego wszystkiego łóżko z takim stoliczkiem. Tutaj akurat nie będę dawała kolejnych szyb, bo to nie ma sensu. Do tego podzieliłam jeszcze to pomieszczenie, żeby jednak było to laboratorium tak osobno, no i w końcu będę miała możliwość dodania tutaj po prostu stolika, gdzie będzie można sobie jakiś posiłek zjeść. Dobra, jestem z siebie dumna, że ja to wymyśliłam, jakby w szoku jestem, nie? Zapomniałam o najważniejszym, czyli o tej tubie do przytrzymywania ludzi, bo to jest bardzo ważne, żeby kosmita takie coś miał. Do tego dołożyłam jeszcze kryształki na to biurko, zaraz jeszcze powieszę jakieś lampy, bo właśnie o tym też zapomniałam. Ej, czekajcie, bo jeszcze takie coś jest, jakieś takie podświetlenia, a ja mogę to po prostu wsadzić tutaj? No dobra, no to niech sobie będzie tutaj. Tutaj właśnie z witaj w pracy jeszcze dodam takie światełka, jakieś takie kinkiety i jeszcze w tej części w ogóle dodałam takie stworki, no tu jest akurat jakiś mały kosmita, tutaj jest jakiś inny kosmita, a tutaj jest jakaś dziwna żaba. No i co, została nam tylko do zrobienia łazienka. Ta łazienka to akurat będzie miała tutaj specjalny prysznic, do tego specjalny więzienny kibelek, no i jeszcze po prostu dam umywalkę też z witaj w pracy i tyle. No nie mogło zabraknąć oczywiście jakiegoś dozownika na mydło, jakichś papierów i to by było właśnie chyba na tyle. No to będzie właśnie kosmiczny pokój. Kosmiczny raczej apartament, przepraszam. No i to właśnie będzie w takim kontenerze. No i dobra, chyba skończyliśmy. Tak się właśnie prezentuje ta cała parcela. Oczywiście zaczęliśmy od domku dla czarodzieja i ducha. Potem przeszliśmy do zrobienia krypty dla wampira. No i tutaj są właśnie domki dla syreny, wilkołaka i jest też kontener dla kosmity. Także 6 tak naprawdę, no dobra, miało być 6 domków, a wyszło 4. Wyszły 4. Ale wydaje mi się, że całkiem spoko wyszło, a moim chyba ulubionym jest właśnie ten apartament i domek ducha. A wy dajcie znać w sumie w komentarzu, który wam się najbardziej podoba.